Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem was zaprosić na kolejny materiał z gry Elden Ring. Tak, moi drodzy, wracają odcinki po aż trzech strumykach, w których naprawdę wiele udało się zrobić, ale udało się też wiele stracić, w tym łuków rudnicznych. Niestety, ci, którzy byli na strumykach, zarówno ten wczorajszy, jak i ten przedwczorajszy, i ten piątkowy, wiedzą, że w zasadzie na tych strumykach poruszaliśmy kwestię rani, kwestię wątku tego zadania i naprawdę udało się dotrzeć do wielu rzeczy oraz udało się dotrzeć do wielu bossów. I tutaj na początku chciałbym przeczytać, dla tych, którzy na przykład nie byli na strumyku, przeczytać chociażby opis, teraz tylko powinienem znaleźć, proszę bardzo, wizerunek zrodzonego z pustki i wizerunek królewskiego przodka, bo tych bossów udało się pokonać, w sensie nie na jednym strumyku, akurat na dwóch, no ale udało się i to naprawdę, o ile wizerunek królewskiego przodka, w sensie królewski przodek nie był specjalnie dla mnie trudny, w sensie dla mojej postaci, tak zrodzony z pustki, no to powiem wam, że to jeden był z najbardziej zajebistych bossów pod kątem designu, no i ma, był dosyć trudny dla mnie, był dosyć trudny, ale dobra, na początek zrodzony z pustki. Wizerunek Astela, zrodzonego z pustki, wyryty w złotym drzewie. Moc jego imiennika może zostać odblokowana dzięki czytającej z palców, można jej też użyć, by zyskać olbrzymią liczbę runów. Wiecie co, ten początek nie będę czytał, bo w zasadzie, chociaż przeczytałem, nie będę czytał, ponieważ w zasadzie on się powtarza. Zniekształcona gwiazda, zrodzona w odległej, pozbawionej światła pustce, kiedyś zniszczył wieczne miasto i zabrał jego niebo, spadająca gwiazda złego omenu. Natomiast królewski przodek to duchy przodków, to znaczy duchy przodków to zjawisko istniejące poza zasięgiem złotego drzewa, dlatego są wyryty w złotym drzewie. Życie kiełkuje ze śmierci, tak samo jak z narodzin. Tak to już jest z żyjącymi. I sprawdzimy sobie, co można z nich zrobić, bo o ile z królewskiego przodka to już sprawdzałem na strumyku, tak tego zrodzonego z pustki już nie. Więc fajnie byłoby to sprawdzić. Jak widzicie, mam też inną broń. Mianowicie wróciłem do kła wasalnego rycerza, ponieważ dzięki tej broni udało nam się pokonać jednego bossa, który był uwięziony w więzieniu. Wyjątkowo twardy typ dla mnie, wyjątkowo ci, którzy byli na strumyku, doskonale wiedzą, co ten bozen wyprawiał. Niemniej udało się zdobyć kolejnego ducha, Tisze, o ile dobrze to wymawiam, czarny dusz, który podobno jest najlepszym duchem i ulepszyłem go na plus 10. Czy faktycznie taki jest? Zobaczymy. Fajnie. Proszę bardzo. Tisze należała do grupy zabójców, a w noc spisku nasyciła swój czarny nóż runem śmierci i zabiła Godwina Złotego. Było o tym wspomniane na początku, samym początku w intrze, w sensie niekoniecznie jej imię, ale ogólnie ten motyw. Była córką przywódczyni czarnych noży Alecto i właśnie z nią walczyłem i to był naprawdę twardy dla mnie przeciwnik. I zginęła, chroniąc swoją matkę podczas ucieczki czarnych noży z królewskiej stolicy. Także no, jeżeli będę miał okazję, no to wypróbujemy sobie tego ducha. Otrzymałem wyposażenie i co może... wyposażenie, moc wizerunku. I o ile z wizerunku królewskiego przodka możemy mieć uskrzydlony wielki topór ogólnie, tak? Wielki cierń. Tutaj już opis wam zostawiam, nie chcę marnować za bardzo czasu na to, bo to już było oczywiście, ale dla tych, którzy nie byli na strumykach, tak? Można mieć topór albo róg ducha przodków, który prawdopodobnie, z tego co wiem, jest talizmanem. Odnawia punkty skupienia po pokonaniu wroga. Nie najgorszy. A co możemy zrobić z wizerunku zrodzonego z pustki? Możemy robić korbacz pod inteligencję. Korbacz zadający obrażenia magiczne zawdzięcza swą moc wizerunkowi Astela, stworzony z tych samych wielokolorowych kawałków gwiazd, z których składało się ciało zrodzonego z pustki, albo możemy mieć tutaj magię, nadaje orężowi właściwości, przepraszam, popiół wojny. Ten popiół wojny nadaje orężowi właściwości magiczne i następującą umiejętność: fale ciemności, wbij oręż w ziemię, by wywołać trzy fale ciemności. Następnie wykonaj silny atak, by wyprowadzić zamaszyste cięcie. I to możemy użyć na wielkich młotach, wielkich włóczniach i olbrzymich broni. Olbrzymiej broni ogólnie. Także to możemy zrobić. Wiecie co, jeszcze tylko, skoro już tu jestem, no to
Ja sobie zakupię za wszystko, co mam tutaj strzały do Wielkiego Łuku, ponieważ dużo, dużo tego straciłem. Uwierzcie mi, naprawdę było grubo, bardzo było grubo, także zachęcam do obejrzenia strumyków. A my wracamy. I to gdzie? Wracamy do Liurni, ponieważ udało nam się odlokować, jeżeli pamiętacie, tu zresztą mam te wieczne więzienie tego przywódcy, także dla tych, którzy chcą po prostu zawalczyć z tym bossem, no to właśnie jest tutaj. Udało nam się dotrzeć do tego fragmentu, który wcześniej dla nas był zablokowany. Także tak to wygląda. I dzisiaj rozejrzyjmy się ogólnie na tym, tak? Wiem, trochę już zmarnowałem czasu, ale no musiał być ten wstęp dla tych, którzy po prostu nie widzieli strumyków i na przykład nie mieli czasu obejrzeć, albo nie mogą obejrzeć, nie mają czasu, żeby 2 godziny poświęcić na obejrzenie całego strumyku tak naraz. Zdaję sobie z tego sprawę, że są różne sprawy i po prostu no... No nie da rady, no nie da rady i koniec, więc takie streszczenie być musi. I wiecie co, na początek to my sobie pójdziemy, nie wiem czy tutaj dotrę, czy to nie jest po prostu miejsce jakby poza tym wzniesieniem, ale się troszeczkę wyróżnia, więc tam ruszymy. Powiem wam, to były bardzo ciekawe strumyki, wiele się działo, wiele się dowiedziałem, dowiedziałam się również jak słaby jestem w Eldering. No ale cóż, no takie życie, dobra, to jest poza zasięgiem, to jest poza zasięgiem, chyba zresztą nawet tam byłem, a jeżeli nie, no to, a może nie, może nie, może tam można się dostać. Zresztą możemy zawsze tutaj wrócić, więc to nie jest kwestia, aj smok, moi drodzy, smok, sprawdźmy. To wiecie co? Zaczniemy sobie odcinek od przypomnienia, co ogólnie się działo i zawalczymy sobie ze smokiem. Tylko z tego co widzę, on nie jest traktowany jako boss, on jest traktowany jako przeciwnik po prostu. I zobaczcie jakie my obrażenie robimy. O nie, 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 nie. Dobra. Nie jest źle, nie jest źle. Dobra, sprawdźmy jakie... O tak! Srogie obrażenie. No i pamiętajmy, że ta broń również potrafi powodować krwawienie, jednakże ma o wiele mniejsze natężenie niż nasza docelowa broń, mianowicie podwójne ostrze, tak? No... To jest oczywiste, mam nadzieję. Także pokonajmy tego smoka. Nie wiem, czy on się odradza, czy to jest traktowane jako mini-boss. No zobaczymy, tak czy siak. Wydaje mi się, że warto go pokonać, chociażby ze względu na runy, które mi się przydadzą, chociażby do zakupu, moi drodzy, strzał. Strzał do Wielkiego Łuku, który naprawdę daje radę. Ha! Wiedziałem, że będzie chciał mnie zgnieść. Przy okazji jeszcze jedna taka ważna sprawa dla mnie. Ale podejrzewam, że nie tylko. Ja te kwestie poruszyłem... O nie! Ja te kwestie poruszyłem na strumyku tym wczoraj... A, i spadł! Pytanie, zabił się czy nie? Chyba nie, nie zabił się. To byłoby nawet na swój sposób interesujące. Ciekawe, czy on wróci, czy... Czy nie, bo... No nie chciałbym tam spadać. Dobra, zostawmy go. Troszeczkę... A, zaraz, drugi? Czy on wrócił? Czy po prostu tu jest tyle smoków? Bo jeżeli tak, no to powiem wam, że troszeczkę lipa. To skoro tutaj jest tyle smoków, to zostawmy go, bo szczerze mówiąc myślałem, że jest jeden, a tu mamy dwa. O tak o. I ciekawe, czy za pokonanie ich jest coś, czy po prostu to są mobki? Bo pamiętajmy, w Kaled było takie miejsce, gdzie w zasadzie smoki się respiły. I one były traktowane jako zwykli przeciwnicy. Także powiem wam szczerze, bardzo możliwe. Dobra, zostawmy tych kryształników. Mam z nimi bardzo złe wspomnienia. Bardzo złe. Na jeden ze strumyków właśnie również dali mi nieźle popalić. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Rudego wilka mamy na pewno. Dobra, trafiony. I... Ała, potrafi uderzyć cały czas. Ogólnie jestem w takim miejscu... No właśnie nie wiem, czy moja postać tutaj jest zbyt silna, czy tutaj zbyt słaba. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Raczej wydaje mi się, że moja postać ma dużo siły, tak? No przynajmniej mam taką
cichą nadzieję, że tak właśnie jest. Chociaż patrząc na tę walkę pewnie... Oj, akurat wiadomość teraz oceniona, nie? Oceniona. Nie wiem, co to była. To jest swego rodzaju jakaś magiczna włócznia. Tego nie kojarzyłem w przypadku ataku tego wilka. Muszę teraz się przyzwyczaić zupełnie do innego stylu walki, bo... nasza broń jest znacznie wolniejsza. No, tym specjalnym atakiem udało się uniknąć jego ataku. Ale no kurczę... Aha. To totalnie nie potrafię z nim walczyć, nie? W sensie, totalnie nie potrafię z nim walczyć. I proszę bardzo, zginąłem. Także można się było tego spodziewać. Także mamy pierwszy zgon na odcinku. I jest minuta bodajże... 10:25 czy 20, bo wiecie, ja troszeczkę nagrywam z wyprzedzeniem, w sensie kilka sekund. Także tak, dobra, to widzimy się na miejscu, w przypadku tego wilka. Dobrze, moi drodzy, udało się pokonać tego cholernego wilka. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, o, przez co przeszedłem. Także ja sobie teraz wezmę łuk runiczny, bo no raz zginąłem, a w zasadzie nie raz. O, co za przeklęte bydle. No dobra, także ruszamy dalej. Kamień kowalski poziomu 7. Tak, przywołam wierzchowca. Niestety wierzchowiec nie raz, nie dwa zginął podczas walki. Znaczy zginął, został odesłany, tak? Kamień kowalski 8. poziomu. 3 sztuki. I co jest w trzeciej kapliczce? Kamień kowalski 7. poziomu. Także powiem wam, udało się zebrać 6 tych kamieni. To naprawdę nie jest zły wynik. Powiem szczerze, to jest bardzo dobry wynik. Ja tylko się martwię o te łuki urynicznym. Tutaj miałem swego rodzaju dyskusję na strumyku odnośnie tych łuków, że w sumie najlepszym sposobem na to, żeby tych łuków nie tracić, to ich nie używać. No tylko, że dla mnie to jest troszeczkę bez sensu, bo no po to te łuki runiczne są, żeby z nich korzystać. I one same w sobie dają tylko troszeczkę zdrowia. Więc w sumie niewiele. Natomiast w połączeniu z runą, w tym przypadku runą Godrika, no dają mi naprawdę sporo, można powiedzieć, tutaj statystyk, tak? Więc jakby nie używanie tego, to byłaby głupota. Więc w sumie po co ja mam, tak na zdrowy rozsądek, po co ja mam tutaj mieć tę runę aktywowaną, znaczy w sensie mieć tę runę, skoro z niej nie korzystam. No ale każdy gra jak chce, przynajmniej takie jest moje zdanie. Dobra, wracamy do ołtarza Blasku Księżyca i ruszymy sobie w kolejne miejsce. Ruszymy sobie w kolejne miejsce. Ciężko się walczy w sensie tym ostrzem z tym wilkiem, powiem wam szczerze, no nie wiem, może to dlatego, że po prostu przyzwyczaiłem się do broni stricte, już można usunąć, stricte broni takiej szybkiej, natomiast ta broń, mimo że ma naprawdę niezłe obrażenia, bo ma, no to jednak jest bronią, no wolniejszą, o wiele wolniejszą niż w przypadku podwójnego ostrza, ale chciałem sobie też troszeczkę taką bronią pograć, żeby być elastycznym. Elastycznym pod tym kątem, że w razie co, gdyby trzeba było, no to po prostu... O nie... po prostu, żeby być gotowym. Gotowym na różne sytuacje. Przy okazji, udało mi się dobić do poziomu i wbić odpowiednią ilość tutaj... Kurde. Wbić odpowiednią ilość wiary, aby tutaj używać inkantacji, tutaj płomień bodajże bezwzględnego boga. Jakoś tak. I mogę wam go zaprezentować, mimo że no nie jest jakoś wybitny, jak widać. No ale z czystej ciekawości chętnie można to zobaczyć. Przynajmniej takie jest moje skromne zdanie. Poza tym wygląda naprawdę bardzo ładnie. No i obrażenia w sobie też nie są najgorsze. Też nie są najgorsze. No ale jednak nasze ostrze krąbnie to w zasadzie po ptokach. No ale wiecie, to już jest zupełnie inna liga. Zupełnie inna liga czarów. I to jest płomień okrutnego boga. Przepraszam, tutaj pomyłka. No ale byłem stosunkowo blisko. Także tak to wygląda. A czy coś jeszcze działałem jako tako? A właśnie, bo w sumie zapomniałem. Wyrwałem tutaj jakby z kontekstu odnośnie tego, co poruszyłem również na strumyku. Mianowicie... O nie, tylko nie on! Tylko nie on! Raz. A właśnie, możemy przyzwać tutaj ducha. To wiecie co? Wypróbujemy sobie tą babeczkę Tiszę. O ile dobrze wymawiam, cały czas tylko przypominam, że mogę źle to wymawiać, więc muszę sobie to w końcu sprawdzić. Jest, dobra. Biegnie. Trzeba tylko udać się do tych ruin, bo tam mogę przyzwać właśnie tego ducha, proszę bardzo. I wypróbujemy sobie tego ducha. Sprawdźmy i całą manę praktycznie zjada, nie? Całą manę. Gdzie jest? A jest, dobra. I zobaczcie, znaczy zobaczymy jak w ogóle jak ten duch zadziała.
dodam, że jest ulepszony maksymalnie. Więc powiem szczerze, że działa. Aha, dobra, duch stwierdził, że... Znaczy duch, przeciwnik stwierdził, że jednak walić... No nie! No nie wierzę po prostu! Przeciwnik mnie olał, znaczy olał ducha i skupił się na mnie. No i w sumie słusznie. O matko jedyna, jakie to było słabe. Dobra, no wracamy na miejsce. Drugi zgon. Znaczy oficjalnie, bo tych zgonów było znacznie więcej, także no... Coś czuję, że niedługo skończy się... A nie, dobra, myślałem, że robię cięcie, ale jesteśmy blisko. Że niedługo skończy się po prostu era łuków runicznych. I cały czas jakbym nie mogę dojść jakby do głosu, jeśli chodzi o tę sprawę. Mianowicie, czy jeżeli chcielibyście pomóc jakiemuś graczowi, nieważne komu, nie? Na przykład w walce z bossem, nie? To czy mieliście takie coś, że... No nie wierzę. Mieliście taki po prostu... No nie! Nie! No nie wierzę! No po prostu to jest niemożliwe! No co to było? No ja pierdzielę! To jest po prostu niewiarygodne! Co ten przeciwnik robi? To jest dla mnie boss! To jest dla mnie po prostu boss! To jest one shot po prostu... Atak! Mimo, że to nie jest one shot, to jest seria shotów, tak? No ale wiecie o co chodzi. Ja pierdzielę! Tyle stracić po prostu, to się w pale nie mieści. No ale dobra. Czy mieliście coś takiego, że próbujecie komuś pomóc i po prostu nie możecie tego zrobić, ponieważ po jakimś czasie macie błąd w postaci, błąd połączenia i nie możecie po prostu pomagać dalej. Dobra. Uciekam od niego, bez kitu, uciekam. Ten przeciwnik masakruje, niszczy totalnie wszystko. Dobra, ja będę krążył tak, żeby nasz duch nie zniknął. Przy okazji wezmę swoje runy, szkoda by było je stracić. Jeżeli tak dalej gra będzie wyglądała, no to ja czarno widzę moją serię. A wolałbym jednak ją ukończyć, nie? Fajnie by było ją ukończyć. Zobaczcie, że ten przeciwnik totalnie olewa ducha, mimo że on go atakuje. Zresztą całkiem niezłymi atakami, to jednak on go olewa. Chociaż zobaczmy teraz, jak to wygląda. Wygląda całkiem spoko. Tylko, że ten przeciwnik, tak powiedziałem, on totalnie olewa ducha. To czy to teraz nie, na szczęście. Ale... Nie no, nie mogę tak stać, no. Najgorszy jest ten atak, taka furia, taka... Zresztą widzieliście przed chwilką dosłownie. To jest po prostu tragedia. Tragedia, po prostu tragedia w czystej postaci. To jest masakra po prostu. Na razie to Tisze tutaj próbuje jakoś... przytankować i w sumie idzie jej nieźle. Przypominajmy, że to jest jednak babeczka. No my obrażenia robimy również srogie, jak widać. I dobra, padłeś ty cholero. O, upiorne konwale poziomu drugiego. Tylko tyle i aż tyle. W zależności jak na to spojrzymy. Ja pierdzielę, żeby taka akcja była. Swoją drogą bardzo dobra walka. Naprawdę ma bardzo dużo zdrowia, no ale przypominam tylko, że ten duch jest po prostu ulepszony maksymalnie. A my mamy tutaj, proszę bardzo, kamienny miecz. Akurat ich mam bodajże 10 czy 11, więc sporo. Tylko co mi to dało? Czyżbym dopiero teraz mógł odblokować sobie tutaj ten tunel? Czy tak to działa? No i jeszcze wracając do tego błędu. Mam nadzieję. No nie mam nadziei, że macie tego typu błędy, ale... Medalion z bursztynem modrym. I to zwiększa po prostu nasze punkty skupienia. Niezmiernie zwiększa maksymalną liczbę punktów skupienia. Także tak to wygląda. Opis jest w zasadzie ten sam. Z tą różnicą, że ten medalion jest po prostu mocniejszy. Więc za to zginąłem. Znowu zresztą. Więc trzeba będzie się przyzwyczaić, że jednak nie będę miał tych łuków runicznych. No cóż, takie życie. No nic za to nie poradzę. Znaczy poradzę, po prostu będę starał się lepiej grać, ale z tym naprawdę różnie bywa. Dobra, to teraz ruszymy sobie tutaj. Możliwe, że w tym odcinku uda mi się po prostu dokończyć zwiedzanie tego miejsca, jeżeli oczywiście znajdziecie coś, co pominąłem, a prawdopodobnie tak może być. A, jeszcze niedźwiedź. Ciekawe, że tu wszystko jest takie silne. Jestem ciekawy, czy dalej jest tak samo silne, czy ja tu przyszedłem za wcześnie. Ale nie wydaje mi się. W sensie, no dobra, mam dwa amulety, które
sprawiają, że mam więcej... O nie, tylko nie ty! Że dostaję większe obrażenia. Zgadzam się z tym. Ale... Czyżby to były aż takie srogie? W sensie, że gdybym je zdjął, to na przykład... To na przykład... nie dostawałbym takich obrażeń? Kurczę, uniknął. Skubaniec. Albo uniknęła, bo nie wiem. Zobaczcie, jakie to jest szybkie. Mam cię, proszę bardzo. Czyli da się. No, tego się po sobie nie spodziewałem. No, ale no dobra. No, udało się. Najważniejsze. Udało się to barachło pokonać na całe szczęście. I jeszcze tak, wiem, że wracam do tego wątku, ale cały czas ciągle coś mi przerywa. Odnośnie tego błędu. Był taki moment, kiedy chciałem sobie po prostu przyfarmić te łuki runiczne i jakby to powiedzieć... No i przy okazji też pomóc innym graczom, tak? No, to jest oczywiście naturalne. To było tak, że zostałem przyzywany, a następnie, dosłownie sekundę później, błąd połączenia. Potem znowu próbowałem i znowu błąd połączenia. I tak, można powiedzieć, w kółko. Tak non-stop było. I potem dałem sobie spokój i... Czytałem oczywiście w internecie, starałem się jakieś znaleźć informacje. Na razie jeszcze nie sprawdzałem, czy to ma sens. O, Kamień Kowalski, poziom 8, bardzo fajnie. Więc chyba faktycznie jesteśmy w takim miejscu i jednak troszeczkę dalej przeznaczonym niż powinniśmy. Chyba. No ale no nic. Tak czy siak. Starałem się coś w tym zadziałać. Czy to okaże się skuteczne? Nie wiem, po nagraniu tego materiału i zmontowaniu ogólnie, jak już będzie wszystko gotowe, to postaram się jeszcze troszeczkę zbadać tego tematu i... Czy ja tam widzę jaskinię? No zobaczcie, jest jaskinia. Tylko raczej tam się nie dostanę w ten sposób. Podejrzewam, że jest to wyjście po prostu z jakiejś jaskini. Jest to prawdopodobnie wyjście z jakiejś jaskini, zaraz zobaczymy. No i proszę bardzo, dotarliśmy do swego rodzaju zrujnowanej katedry. Teraz tak, czy coś jeszcze tu pominąłem? No tutaj byliśmy. Tutaj ewentualnie można przyjść. No ale teraz naszym głównym celem będzie to. No to się wyróżnia, no jakby nie patrzeć. Więc tak powiedziałem, po nagraniu tego odcinka ja postaram się pomóc przy kilku bossach. I... A jest takich kilka bossów, które podejrzewam. O. Katedra Manus! A kiedyś tutaj była o tym mowa. Odłamki światła gwiazd. Kiedyś jeden z widzów wspomniał właśnie, że jest coś takiego jak właśnie Katedra Manusa. No i udało się do niej dotrzeć. Także panie Łukaszu, pamiętam. Pięknie, dobra, mamy tutaj miejsce łaski. Pięknie. Odłamki światła gwiazd. Zobaczcie, ile tego mamy. Podejrzewam, że to może być... No to raczej był skarb raczej rzadki, nie? Ja póki co miałem tylko taki jeden odłamek. A tu już zobaczcie, ile mamy. Naprawdę sporo. Także jeszcze raz takie ogólne ogłoszenie. Jeżeli, graczu, miałeś bądź miałaś tego typu błąd i udało ci się go rozwiązać, no to bardzo serdecznie proszę o zgłoszenie się w sekcji komentarzy, bo to bardzo mi pomoże oraz też innym graczom, jeżeli uda mi się komuś pomóc, nie? Więc to działa jakby w tego typu kierunkach, tak? To nie jest tak, że jestem tylko po prostu... Słowa drogo, dziwne mnie teraz tak telepało. Adula, błyskamienny smok! I to już jest pełnoprawny boss. No dobra, tu dałem ciała. Tu dałem ciała, jeśli chodzi o atak. Ale spokojnie, zobaczcie, jakie my obrażenia robimy. No ale on, podejrzewam, że też robi. Znaczy on, chyba ona. Bo to jest Adula. Znaczy z drugiej strony pamiętajcie, że w japońskiej jakby sferze wiele nazw kończących się na A może oznaczać również mężczyzn. Tylko pytanie, czy my już nie mieliśmy okazji walczyć z takim smokiem? Wiem, że kiedy dotarliśmy pierwszy raz do Rani, znaczy w okolice jakby jej pobytu, to był również smok. Ale po pewnym czasie ten smok po prostu uciekł.
i tyle go widzieli. Dobra, uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. O, właśnie. Ciekawe, czy uda mi się krwawienie nabić tym ostrzem. To raczej nie będzie takie proste, bo jednak nabić krwawienie z takiemu przeciwnikowi to raczej nie będzie nic prostego, ale... O nie, 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 nie. Dobra. Pięknie, udało się jednak. Ale na szczęście nasze obrażenia w zupełności wystarczą. No nie wierzę, udało się wytrącić z równowagi. Świetnie. Szybko, 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 szybko. O, to, 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 to. I? Dziękujemy. Adula, błyskamienny smok pokonany za pierwszym razem. Banalny przeciwnik, ma praktycznie takie same ruchy jak większość smoków. I 120 tysięcy run plus serce smoka i księżycowe ostrze Aduli. I jest to czar. Także chociaż jakiś miły akcent na koniec. Znaczy na koniec, znaczy nie na koniec. Czar Aduli, błysk kamiennego smoka, przyzywa wielki miecz magii zimna, a następnie zadaje zamaszysty cios wystrzeliwujący mroczny pocisk w kształcie o... Przepraszam tej emocji. W kształcie ostrza. Ten czar można stosować wielokrotnie. Adula, pożeracz czarodziejów, został pokonany przez Rani, po czym złożył przysięgę jej mrocznemu księżycowi. Więc możliwe, że to był ten sam smok. Możliwe, że to był ten sam smok. Także udało się pokonać. Bardzo fajnie. Zdobyliśmy mnóstwo run. I ja oczywiście to... Nie, nie, nie. Ja to oczywiście wykorzystam. Nie ma w ogóle takiej opcji, żebym to pominął. I zobaczcie, że w zasadzie mogliśmy tę walkę pominąć, bo tutaj mamy swego rodzaju jakąś otchłań. I można tam zeskoczyć. I moglibyśmy olać tego smoka. No ale na szczęście wrodzona ciekawa. To ci ciekawość. No po prostu chciałem zobaczyć, co jest przed wejściem. No i jednak miałem rację. Dobra, także rozwój postaci i damy sobie może w... No właśnie, w co? A damy sobie może w umysł. Damy sobie w umysł, dlatego że staram się też rozwijać tak postać, wiem, że chaotycznie, więc ja będę musiał sobie zobaczyć taki konkretny build. A, tak, żeby dla odmiany zagrać jakimś takim buildem, a nie takim losowym, jak to zwykle mam. Żeby już tak miłość możesz zaoferować. Teraz po prostu ewentualnie, gdy stracę te łuki runiczne, a jest to niestety coraz bardziej prawdopodobne, to będę grał no z troszeczkę osłabioną postacią, więc wiecie, lepiej dmuchać na zimne i po prostu zacisnąć zęby i dać z siebie wszystko. Ja pierdzielę. Dwa palce. I to poharatane, jakieś połamane i chwila. Dlaczego to zawsze musi być śmierć? Przed tobą miłość. Załóż pierścień. Przecież to rani. Ale ona już ma pierścień. Dlaczego my się zaręczamy z trupem? A może to nie był trup? Bo zobaczcie, ciało zniknęło. Nie wyglądała specjalnie na żywą. So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the lord. And once all is done, we shall see each other once more. No i zniknęła. Co to za przedmiot?
Ja pierdzielę, wielki miecz ciemnego księżyca. No przecież to jest broń ikona. Broń ikona, moi drodzy. Wielki miecz ciemnego księżyca. No oczywiście, wielki miecz księżyca, który zgodnie z odwieczną tradycją, karyjska królowa podarowała małżonkowi, jeden z legendarnych oręży. Znakiem rani jest księżyc w pełni, zimny i ołowiany, a ten miecz to tylko promień jego światła. No, moi drodzy, także no można się było tego spodziewać, że prędzej czy później to ostrze znajdziemy, ale że w takich okolicznościach to tego nie wiedziałam. Teraz, już tak na zakończenie, udamy się do wieży Rani, bo pamiętajcie, że w Soulsach jest takie coś, że mamy te zadania poboczne, no bo to było zadanie poboczne, totalnie nie musieliśmy tego robić, ale zobaczcie ile kontentu byśmy pominęli. Trzeba udawać się w miejsca, które już odwiedzaliśmy. Kiedy pokona się bossa, kiedy się z kimś porozmawia. A kto to mówił? Bo w sumie nie wiem jak wy, ale ja ledwo słyszałem jakikolwiek głos. A, w sumie można było to od razu. No nic, tutaj akurat nic nie ma. Przed tobą miłość. No ale wracając jakby do wątku, to warto odwiedzać takie miejsca, które już odwiedziliśmy, bo pokonanie bossa, rozmowa z NPC, czy wykonanie jakiegoś innej czynności, takiej niepospolitej nazwijmy to, bo rozmowa z NPC to nie jest jakoś bardzo częsty widok w grach od From Software, powoduje ruszenie wątku i trzeba po prostu wracać do pewnych miejsc. Jest to swego rodzaju backtracking, no ale nie jest on na tyle często wykorzystywany, więc nie jest to aż takie złe. Także takie jest moje zdanie na ten temat i właśnie dlatego chciałem tu wrócić. I zobaczcie, że jednak warto było, bo ktoś tutaj coś powiedział. Ale kto? Gdzie jest ta osoba? No nie, Blight. Naprawdę, Blight. O kurde. Coś czuję, że szykuje się kolejny wpierdziel. Wiecie co? Teraz się przygotuję. Także możecie sobie już potencjalnie naliczyć kolejny zgon. I zobaczcie, że on kogoś załatwił? Może nie chce zaatakować? Aha. Jednak chce. Zobaczcie też na oczy Blighta. O kurde. Ale wpierdziel się szykuje. Ja już czuję. Ja już po prostu czuję ten wpierdziel. Zobaczcie, że atak z wyskoku praktycznie nie zrobił na nim wrażenia. To chyba był chwyt, na szczęście nie złapał. Dobra, uciekaj! O, dobra! Dobra, spokojnie, nie jest aż tak źle, jak można byłoby się spodziewać. Pięknie! Unik i atak. I udało się! Udało się Blighta pokonać, ale powiem wam szczerze, to nie jest miłe zwycięstwo. To naprawdę nie jest miłe zwycięstwo. Królewski Wielki Miecz. Zbroja Blighta, rękawice Blighta i nogawice Blighta. I teraz pytanie, on miał hełm? No jest słabszy, ale jest lżejszy, więc może sobie pochodzimy nawet w tym. No, znoszona czarna zbroja Blighta, człowieka wilka. Skóra zwierzęca służy za pelerynę i chroni przed zimnem. Blight, od lat pchany w objęcia chłodu, wiernie służył Rani jako jej ostrze. Także sobie założymy nawet to. Blight, który służy jako cień Rani, był lojalnym sojusznikiem, który przeciwstawiłby się samemu przeznaczeniu, gdyby zwrócił się przeciwko swojej pani. Także kolejny, jakby troszeczkę inny opis też warto zaznaczyć, nie? I nagoledniki. I tutaj jest podobnie. Także proszę bardzo, mamy jego zbroję. Tylko no hełm tak pasuje troszeczkę jak pięść do nosa. No ale... Ciekawe czy jest... Nie wiem, czy to ten hełm był? Czy... No nie wiem. Czy ja w ogóle mam coś takiego? Ale chyba nie, nie mam. Tutaj jakby... No nic, wiecie co, zastanawiam się, co mógłbym tutaj założyć. Może na razie założymy coś takiego, cokolwiek.
I sobie nawet by pasowało. Także mamy jego zbroję. No nie jestem jakoś specjalnie z siebie dumny, no ale... No trzeba. I teraz wiecie co? Wrócimy sobie jeszcze do Ijego. To też jest ważna postać, jeśli chodzi o ten wątek. I fajnie jeszcze byłoby wrócić do Sylwisa. Bo jakby to trzy takie postaci związane z tutaj Rani, tak? Chociaż Sylwis chyba troszeczkę najmniej. Lady Rani has departed on her journey along the dark path of Empyrean from Rena's Rise, as she calls it. It would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor and moreover her childhood warden, I express my deepest gratitude. You and only you were Lady Rani's true champion. Śmierć Blythe'a. How could Blythe? How did he break free from his cell? No. More importantly, Blythe became a curse that plagued Lady Rani. Yet even in madness, gave himself to her. I've made a grave misjudgment. And I thought myself a capable war counselor. I'll catch up with you soon enough, Blythe. When I do, I only hope you'll accept my apology. Teraz można coś jeszcze kupić? No nie bardzo. Chociaż to mogę kupić, zawsze mieć w pakiecie. Także w sumie jeszcze fajnie byłoby przeczytać opis oręża, który tutaj zdobyłem, bo w sumie zapomniałem go przedstawić, brawo ja. Także no po prostu geniusz. Królewski Wielki Miecz. Potrzeba siły i inteligencji. I skalowanie z siłą, inteligencją i zręcznością. Wielki miecz ozdobiony w królewskim, karyjskim stylu. Ulubiona broń Blythe'a Półwilka. Nie pogodziwszy się z własnym losem, Blythe przyrzekł nie służyć nikomu prócz Rani. Na dowód tego podczas przysięgi w mieczu na zaklętą magię zimna. Także ostrze mrozu jest po prostu głodne. Także no trochę smutny ten wątek, trzeba przyznać, nie? Trochę smutny, jeśli na to tak spojrzeć. Zaraz, co jest? Co, on się zabił? No tak, wszyscy zgincie najlepiej. I on spłonął czarnym ogniem. Dzwonek kulisty Ijego. Lustrzany hełm Ijego. No nie, naprawdę? Teraz lustrzany hełm. Hełm ze szkła, przypominającego kryształ. Ponoć wojenny doradca Iji nigdy nie zdejmował go z głowy. Łatwo pęka i słabo amortyzuje uderzenia. Noszony przez zdrajców stanu, chroni przed interwencją wyższej woli i służących jej palców. Iji bał się własnej perfidii. Przy czym już mieliśmy coś podobnego. Lustrzany hełm Noxu. I nawet podobny jest po części, jeśli chodzi o styl i opis. Także no, Iji nam tutaj zginął, także no kolejni po prostu. A tutaj mamy dzwonek kulisty Ijego, który możemy przekazać, także gdybyśmy nie zakupili wszystkiego, to... Także no nie jest fajnie, nie jest fajnie. Dobra, wrócimy jeszcze tutaj do Sylwisa. Ciekawe, czy on żyje, czy nie? Bo w sumie huk wie! Skoro tak, Rani odeszła do niebios, tak? Rani odeszła do niebios. Blythe'a musieliśmy pokonać my. Swoją drogą nie wiedziałem, że mogę tu wezwać konia, no ale okej. Tutaj Iji popełnił samobójstwo, chyba. Ciekawe, że tu mamy zabójcę czarnego noża, zobaczcie. I chyba Blythe pokonał tego zabójcę. Trochę tych zabójców już w rozgrywce spotkaliśmy, jak tak się przyjrzeć. Plus tego przywódcy, który był w pierlu. W sumie dobrze, że ktoś go tam zamknął. A raczej ją, bo to przecież ona była. Cały czas jakby o tym zapominam. Dobra, zobaczmy, czy Sylwis żyje. To jest dobre pytanie. No kto by się spodziewał? Dzwonek kulisty Sylwisa.
Duży kapelusz mistrza, długa szata mistrza, rękawice i spodnie. No kto by się spodziewał? Wszyscy nie żyją. Długa, jasno-błękitna toga z nakreślonymi na niej ruchami gwiazd, noszona przez nauczycieli magii, którzy służyli karyjskiej arystokracji. Błyskamieni czarodzieje są spadkobiercami astrologów, o czym doskonale pamiętają Karyjczycy, mimo że gwiazdy już od dawna nie decydują o ich losie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o szatę. Zobaczmy, co mamy tutaj jego... Chociaż zobaczcie, że mieliśmy coś podobnego już. Maska pewności siebie, a tutaj duży kapelusz mistrza. Duża czapka z ruchami gwiazd nakreślonymi po wewnętrznej stronie ronda, noszona przez nauczycieli magii, którzy służyli karyjskiej arystokracji, zwiększa umysł kosztem energii. Dobra, tutaj również podobny jest opis na dole. Także no wszyscy zginęli. Także tym oto, no takim niecodziennym aspektem będę z wami się żegnał. Naprawdę nie sądziłem, że to się tak wszystko potoczy, chociaż z drugiej strony to są historie a la Dark Souls, tak, więc nie powinno nas to jakoś specjalnie dziwić, że tutaj praktycznie wszyscy giną i to w dosyć takich... A może to? W sumie nawet to by pasowało, zobaczcie. I to w sumie w takich okolicznościach, no nie bardzo. No ale jednak wyszło jak wyszło, także tym oto takim akcentem będę was żegnał. Ja postaram się, jak powiedziałem, pofarmić te łuki runiczne, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy mi się uda. No i wydaje mi się, moi drodzy, że następnym celem naszej podróży będzie Albo. Bo mamy jedną lokację, którą jeszcze nie zacząłem zwiedzać zarówno na strumyku, jak i tutaj jest szczyt Wielkiego Wodospadu, który udało się dotrzeć właśnie na strumyku, więc to możemy ruszyć. Albo możemy ruszyć tutaj, na płaskowyż Altus. Także to już daję wam do zdecydowania. Ja szczerze mówiąc bardziej bym się skłaniał ku płaskowyżowi Altus, no ale zobaczymy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i życzę wam jego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Także do usłyszenia.